Witam bardzo serdecznie, cieszę się, że jesteście. Otwórzcie ze mną, proszę, Biblię na pierwszej Księdze Królewskiej, rozdział 22. Będziemy czytać od wersetu 1 do 33. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 22, wersety od 1 do 33. A przez 3 lata nie było wojny między Syrią a Izraelem. A w 3 roku Jehoszafat, król Judy, przyjechał do króla Izraela. Wtedy król Izraela powiedział do swoich sług: czy wiecie, że Ramot Gilead należy do nas, a my zwlekamy z odebraniem go z ręki króla Syrii? Zapytał więc Jehoszafata: czy wyruszysz ze mną na wojnę do Ramot Gilead? Jehoszafat odpowiedział królowi Izraela: ja tak jak i ty, mój lud tak jak i twój lud, moje konie jak i twoje konie. Jehoszafat powiedział jeszcze królowi Izraela: zapytaj dziś proszę o słowo Pana. Król Izraela zebrał więc około 400 proroków i zapytał ich: czy mam wyruszyć na wojnę do Ramot Gilead, czy mam tego zaniechać? Odpowiedzieli mu: wyrusz, bo Pan wyda je w ręce króla. Ale Jehoszafat zapytał: czy nie ma tu jeszcze jakiegoś proroka Pana, abyśmy mogli go zapytać? Król Izraela odpowiedział Jehoszafatowi: jest jeszcze jeden człowiek, przez którego moglibyśmy radzić się Pana, ale ja go nienawidzę, bo nie prorokuje mi nic dobrego, tylko to, co złe. Jest to Micheasz, syn Nimni. Jehoszafat powiedział: niech król tak nie mówi. Wtedy król Izraela zawołał pewnego dworzanina i polecił mu: przyprowadź tu szybko Micheasza, syna Nimni. Tymczasem król Izraela i Jehoszafat, król Judy, siedzieli na swoich tronach, ubrani w królewskie szaty, na placu przed wejściem do bramy Samarii, a przed nimi prorokowali wszyscy prorocy. A Sedekiasz, syn Kenaany, sporządził sobie żelazne rogi i powiedział: tak mówi Pan, nimi będziesz bunt Syryjczyków, aż ich wytępisz. Tak samo prorokowali wszyscy prorocy, mówiąc: wyrusz do Ramot Gilead, a poszczęści ci się, Pan bowiem wyda je w ręce króla. Wtedy posłaniec, który poszedł, aby przywołać Michała, powiedział do niego: oto teraz słowa proroków jednomyślnie przekazują królowi to, co dobre. Niech twoje słowo, proszę, będzie jak słowo jednego z nich i mów to, co dobre. Michał powiedział: jak żyje Pan, będę mówił to, co Pan mi powie. A gdy przyszedł do króla, król powiedział do niego: Michałaszu, czy mamy wyruszyć na wojnę do Ramot Gilead, czy mamy tego zaniechać? Odpowiedział: wyrusz, a poszczęści ci się, Pan bowiem wyda je w ręce króla. I król powiedział do niego: ileż razy mam cię zaprzysięgać, abyś nie mówił nic innego, jak tylko prawdę w imieniu Pana? Powiedział więc: widziałem cały Izrael rozproszony po górach, jak owce nie mające pasterza. A Pan powiedział: oni nie mają Pana, niech każdy wraca do swego domu w pokoju. Wtedy król Izraela powiedział do Jehoszafata: czy nie mówiłem ci, że nie będzie mi prorokować nic dobrego, tylko to, co złe? Tamten powiedział: słuchaj więc słowa Pana. Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a wszystkie zastępy niebieskie stojące po jego prawicy i lewicy. I Pan zapytał: kto zwiedzie Achaba, aby wyruszył do Ramot Gilead i poległ tam? I jeden mówił tak, a drugi inaczej. Wtedy wystąpił duch i stanął przed Panem, mówiąc: ja go zwiodę. Pan go zapytał: jak? Odpowiedział: wyjdę i będę duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Pan mu powiedział: zwiedziesz go, na pewno ci się uda, idź i tak uczyń. Teraz więc Pan włożył ducha kłamliwego w usta tych wszystkich twoich proroków, gdyż Pan zapowiedział ci nieszczęście. Wtedy Sedekiasz, syn Kenaany, podszedł do Michała i uderzył go w policzek, mówiąc: którędy odszedł ode mnie duch Pana, aby mówić z tobą? Michała odpowiedział: ty sam to zobaczysz tego dnia, kiedy wejdziesz do najskrytszej komnaty, aby się ukryć. Król Izraela powiedział: weź Michała i zaprowadź go do Amona, namiestnika miasta, i do Joasza, syna króla. I powiesz: tak mówi król, wtrąćcie tego człowieka do więzienia i żywcie go chlebem utrapienia i wodą ucisku, aż wrócę w pokoju. Ale Michała odpowiedział: jeśli rzeczywiście wrócisz w pokoju, to Pan nie mówił przeze mnie. I dodał: słuchajcie, wszyscy ludzie. Tak więc król Izraela i Jehoszafat, król Judy, wyruszyli do Ramot Gilead. I król Izraela powiedział do Jehoszafata: przebiorę się i pójdę na bitwę, ty zaś ubierz się w swoje szaty. Następnie król Izraela przebrał się i poszedł na bitwę. A król Syrii rozkazał swoim 32 dowódcom rydwanów: nie walczcie ani z małym, ani z wielkim, tylko z samym królem Izraela. A gdy dowódcy rydwanów zobaczyli Jehoszafata, powiedzieli: na pewno on jest królem Izraela, i zwrócili się przeciwko niemu, aby z nim walczyć, ale Jehoszafat wydał okrzyk. Kiedy dowódcy rydwanów zobaczyli, że on nie jest królem Izraela, odstąpili od niego. Bracie Karol, czy mógłbyś pomodlić się o słowo? Panie Boże, proszę Cię, abyś nie przemawiał do nas, proszę, abyś pobłogosławił ten czas. To kazanie, Panie, miałeś Ty duch wydłony, Panie. Amen. Dziękuję.
Tematem dzisiejszego kazania jest król Jehoszafat, wierzący, który idzie na kompromis. Król Jehoszafat, wierzący, który idzie na kompromis. Kościół Pana Jezusa Chrystusa w XXI wieku poszedł na kompromis bardziej niż kiedykolwiek w swojej trwającej 2000 lat historii. Dzisiaj są pełni wierzący, którzy nie bronią swojej wiary tak jak powinni, którzy nie służą Bogu tak jak powinni, którzy nie żyją tak jak powinni. Kościół, za który Bóg i Zbawiciel, nasz Pan i Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus oddał swoje życie na krzyżu, jest winny największego moralnego i duchowego upadku od wieków. Dzieje się tak dlatego, że wielu wierzących poszło na kompromis. Bracia idą na kompromis, siostry idą na kompromis, kaznodzieje idą na kompromis, nauczyciele Słowa Bożego idą na kompromis, rodzice idą na kompromis. Niektórzy z Was może nawet idą na kompromis. I chciałbym, żebyś Ty dzisiaj, bracie i siostro, wziął sobie głęboko do serca tą historię króla Jehoszafat, bo w tej historii dowiemy się, w jaki sposób on, właśnie król Jehoszafat, król Judy, poszedł na kompromis, zawierając sojusz z królem Achabem i wdając się w wojnę z Syrią. I chciałbym, żebyś zwrócił uwagę na trzy rzeczy. W jaki sposób król Jehoszafat poszedł na kompromis, jakie to miało skutki dla niego samego oraz jakie to miało skutki dla ludzi, którzy pozostali wierni Bogu. Punkt pierwszy. W jaki sposób król Jehoszafat idzie na kompromis? Przebywa z niewłaściwymi ludźmi. Przebywa z niewłaściwymi ludźmi. Zobaczcie, jak zaczęło się pójście króla Jehoszafata na kompromis. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 22, wersety 1 i 2. A przez 3 lata nie było wojny między Syrią a Izraelem. I w 3 roku Jehoszafat, król Judy, przyjechał do króla Izraela. Zaczęło się od tego, że udał się do niewłaściwych osób wierzących i zaczął z nimi przebywać w tym samym miejscu. I to jest to, co dzieje się z wieloma chrześcijanami krótko po tym, kiedy dostępują zbawienia z łaski Bożej. Są gorliwi, chcą służyć Panu, oczyszczają swoje życie z grzechu, poznają Słowo Boże i wtedy zawsze, zawsze ktoś się zjawia niewłaściwy. Zjawia się jakiś charyzmatyk i mówi, no ale ty nie mówisz językami, czy aby na pewno jesteś chrześcijaninem? Albo zjawia się adwentysta Dnia Słynnego i mówi, no ale ty nie obchodzisz szabatu, czy aby na pewno jesteś chrześcijaninem? Albo ktoś przychodzi z kościoła Chrystusowego i mówi, no ale ty nie byłeś ochrzczony, czy aby na pewno jesteś chrześcijaninem? No i się zaczyna. Co się zaczyna? Zaczyna się słuchanie takich ludzi, zaczyna się chodzenie do miejsc, gdzie spotykają się tacy ludzie i prędzej czy później taka osoba idzie na kompromis, będzie myśleć tak jak tamci ludzie. Kiedyś udzielałem korepetycji matematyki pewnej nastolatce i na zajęciach okazało się, że chodzi do kościoła charyzmatycznego. I z ciekawości poszedłem tam, bo nigdy wcześniej nie byłem. Po co? Żeby raz w życiu zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. Że jakby ktoś się będzie mnie pytał, będzie się mnie później pytał, jak to wygląda, no to ja powiem, słuchaj, było tak i tak. No i faktycznie, ludzie mówili w sposób, który nikt nie rozumie, zachowali się dziwnie. I próbowałem i na zajęciach, to znaczy najpierw mieliśmy normalnie godzinę matematyki, a druga godzina to zawsze było tłumaczenie. Ja próbowałem wytłumaczyć ze Słowa Bożego, słuchaj, to co oni robią nie jest biblijnym mówieniem językami, tylko bezmyślnym bełkotem. I słuchajcie, nie dało się przetłumaczyć. Nie dało się. Ja nie wiem, czy znasz jakąś osobę wierzącą z kościoła charyzmatycznego, który wdał się w tą praktykę, a później wyszedł z tego i był przekonany do tego, co ty mówisz na ten temat i powiedział, dziękuję ci bracie i siostro, że mnie przekonałeś. Podkreślcie, ja osobiście nie znam, nikogo mi się nie udało przekonać, żeby zmienić swoje zdanie na ten temat. Zgadnijcie, co się stało z tą dziewczyną. Ona zaczęła myśleć tak jak oni. I uważaj na to z tym, z kim przebywasz, bo jeśli potrwa to wystarczająco długo, to ty też możesz zacząć powtarzać takie nonsensy, jak ta dziewczyna. Ty teraz możesz sobie myśleć, o jak to jest głupie, przecież poważny chrześcijanin na pewno nie da się tak zwieść. Słuchać ludzie o wiele lepsi, mądrzejsi niż ty i ja, dłużej służący Panu Jezusowi w swoim życiu, dłużej będący chrześcijaninami dało się zwieść i teraz powtarzają takie albo inne nonsensy. W jaki sposób król Jehoszafat idzie na kompromis? Współpracuje z niewłaściwymi ludźmi. Współpracuje z niewłaściwymi ludźmi. Co było kolejnym krokiem pójście króla Jehoszafata na kompromis? Zobaczcie wersety 3 i 4. Wtedy król Izraela powiedział do swoich sług, czy wiecie, że Ramot Gilead należy do nas, a my zwlekamy z odebraniem go z ręki króla Syrii? Zapytał więc Jehoszafata, czy wyruszysz ze mną na wojnę do Ramot Gilead? Jehoszafat odpowiedział królowi Izraela, ja tak jak i ty,
mój lud tak jak i twój lud, moje konie jak i twoje konie. No, po tym jak zaczął przebywać z niewłaściwymi ludźmi, zaczął z nimi współpracować. I co sobie myślał ten król Jehoszafat? O, jest szansa, żeby coś zyskać, jest szansa, żeby się wzbogacić. Jak połączę się z królem Achabem, to na pewno coś zyskam. Jeśli mu pomogę, będę bardziej szanowany, będę bardziej lubiany przez innych Żydów. I wiecie co? Całkiem mi się to podoba, bo im bardziej będę lubiany, tym do większej ilości miejsc mnie zaproszą, będę mówił do większej ilości ludzi. I w sumie to całkiem sporo nas łączy, prawda? W końcu wszyscy wierzymy w fundamentalne zasady naszej wiary. Przypominacie to coś, bracia i siostro? Ja tak jak i ty, mój lud, tak jak i twój lud, moje konie, jak i twoje konie. Czy nie tak właśnie myślą niektórzy wierzący, którzy chcą przyłączyć się do innych wierzących, zaangażowanych na przykład w ruch ekumeniczny? Czy nie tak właśnie myślą niektórzy chrześcijanie, którzy chcą dołączyć do innych wierzących, którzy współpracują z Rzymską Katolicką Instytucją w ruchu ekumenicznym? Byłem kiedyś na nabożeństwie w innym zborze. Jeden ze starszych stanął za kazanicą i zaczął mówić tak. Dziś świętujemy Dzień Reformacji. Był to doniosły dzień w dziejach chrześcijaństwa. Było to doniosłe wydarzenie w dziejach chrześcijaństwa. Wiele rzeczy zmieniło się na lepsze i Kościół katolicki się zmienił i teraz pomówmy się. A ja sobie tak pomyślałem, zaraz, coś mi się tu nie zgadza. Słuchaj. Ten wierzący chciał wszystkim dać do zrozumienia, że rzymskokatolicka instytucja się zmieniła, że już nie zwodzi ludzi, już nie prześladuje nikogo, kto staje na drodze. Mówił w ten sposób, gdyż był to Kościół ekumeniczny, z tego wtedy nie zdawałem sobie jeszcze sprawy. No to przekonajmy się, czy faktycznie Kościół rzymskokatolicki się zmienił. Reformacja zaczęła się w XVI wieku, tak? Kiedy Luther przybił te swoje tezy w 1517 roku do drzwi kaplicy kościoła Wittenberg. No to zobaczmy, jak to wyglądało w XVII wieku. No wyobraźmy sobie, że jesteśmy rzymskimi katolikami i idziemy na nabożeństwo do kościoła katolickiego w Niemczech i słuchamy z kazalnicy czegoś takiego. W jakim celu daliśmy sobie pieniądze, żołnierzy, szable i działo, jeśli nie po to, aby użyć ich przeciwko wrogowi? Dlaczego więc się wahamy, aby rozpocząć wytlenianie i wykorzenianie herezji, korzenia i gałęzi, a zwłaszcza tej kalwinistycznej ohydy? Zabijcie ich więc, te psy! Powalcie ich, ciśnijcie ich na ziemię! Zadajcie im cios ostateczny! Spalcie ich domy nad ich głowami i zjaśćcie ich wszystkim z najgorszego opisu, który można wymyśleć, tak aby nienawistne plemię w końcu zniknęło z powierzchni ziemi. Tanner Windeck Ebermann, rok 1610, trzech niemieckich jezuitów głoszących wojnę 30-letnią. Źródło: Eric John Feld, książka zatytułowana Zabójcy Watykanu, książka wydana w Newmanstown w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych, roku 2004, strona 138, tłumaczenie własne. Teraz wiemy, dlaczego była wojna 30-letnia. 18 wiek, teraz przeczytam wam fragment podręcznika do historii Polski o sytuacji szkolnictwa w Polsce w XVIII wieku i jego zgubny wpływ na naszej ojczyzny. Dzieci, myślicie, że teraz w szkole jest źle? To słuchajcie teraz tego. Czasy saskie były okresem ciemnoty. Szkoły polskie w połowie XVIII wieku znajdowały się przeważnie w rękach zakonu jezuitów. Nie uczono w nich języka polskiego, dobrze słyszałeś? Nie uczono w nich języka polskiego, historii ani geografii ojczystego kraju, dbano tylko o naukę łaciny. Ze szkół tych wychodzili ludzie niedouczeni, lubujący się w wygłaszaniu przemówień na sejmikach i przy różnych innych okazjach. Nie interesowali się literaturą ani nauką, obok modlitewników jedyną ich lekturą były kalendarze. Zawierały one informacje o urzędach, sądach, jarmarkach itd. A ponadto takie osobliwości jak uwagi o wpływie gwiazd na życie człowieka, wiadomości, które dni w roku będą nieszczęśliwe, a które pomyślne. Z której strony świat jest okrąglejszy, jak daleko jest do piekła itp. Zacofanie i ciemnota występowały także w sprawach religijnych. Większość społeczeństwa polskiego w epoce saskiej tłumaczyła sobie wszelkie wydarzenia i zjawiska jako urządzenia boskie, lub też jako diabelskie praktyki, uroki i czary. Dochodziło czasem do wyroków, do procesów przeciwko rzekomym czarownicom. W procesach tych niewinne kobiety skazywano na tortury i śmierć. Różnowierców poddawano ostrej krytyce.
Tak, to były czarownice, wiesz, tak jak ty jest, one były takimi czarownicami, jak ty jesteś Świadkiem Jehowy albo muzułmaninem, prawda? Wyobraź sobie, jest jakiś kaznodzieja, akurat przechodzi przez jakąś wioskę, wsi spokojna, wsi wesoła, prawda? I ktoś słyszy tego kaznodzieje, głosi w tej wiosce, jakaś kobieta, która jest katoliczką, się nawraca, zaczyna czytać Pismo Święte, zaczyna niszczyć te obrazy katolickiej Matki Boskiej, zaczyna rozwalać te różańce, zaczyna drzeć te obrazy i jakaś pobożna dewotka zaczyna to widzieć i mówi: muszę powiadomić księdza, to jakaś wiedźma, pewnie poszła do jakiegoś księdza, do proboszcza i mówi: proszę księdza, widziałam, jak ta sąsiadka rozwala te posągi Matki Boskiej i ona rozwala różańce i ona wielbi Pana Jezusa Chrystusa, musiałam się przeżegnać, nie mogłam spać w nocy. Spokojnie, córko, jak tylko powiesz, kto to jest, dostaniesz 100 dni odpustu. Wszystkie twoje grzechy będą przebaczone. No i pewnie co? Ksiądz zawołał inkwizycję, inkwizycja przyszła, zaaresztowali tą kobietę, ona powiedziała: ja nie ustąpię, ja zaufałam Panu Jezusowi, nie chcę mieć nic wspólnego z waszą religią, diabła, nie będę rzymską katoliczką. No i co? Zaczęli ją torturować i zabić. W Polsce, w XVIII wieku, XIX wieku, prawie książki Dave'a Hunta, Kobieta jedzie na bestii, który zawiera cytat o inkwizycji w Hiszpanii na początku XIX wieku. Kiedy Napoleon podbił Hiszpanię w 1808 roku, polski oficer w jego armii, pułkownik Lemanowski, doniósł, że Dominikanie dowodzący inkwizycją zabarykadowali się w swoim klasztorze w Madrycie. Kiedy oddziały Lemanowskiego sforsowały wejście, inkwizytorzy zaprzeczyli istnieniu jakichkolwiek komór tortur. Żołnierze przeszukali klasztor i odkryli je pod podłogami. Komory były pełne więźniów, wszyscy byli nacy, wielu obłąkanych. Francuskie oddziały przyzwyczajone do okrucieństwa i krwi nie mogły przełknąć tego widoku. Opróżniły komory tortur, podłożyły proch pod klasztor i wysadziły to miejsce w powietrze. Dzięki Bogu. Źródło Dave Hunt, Kobieta jedzie na bestii, książka wydana przez Harvest House Publishers w stanie Oregon, w mieście Eugene, w Stanach Zjednoczonych. Strona 79-80, tłumaczenie własne. Jeszcze wam podam źródło, gdyby nie było, tego poprzedniego fragmentu. Fragment Polskiego Historii Polski. Stanisław Szostakowski, Historia 6, Polska w latach świetności i upadku, wieki od 14 do 18, wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, Warszawa, 1933 rok, strony 136-137. To był XIX wiek, a teraz XX. Coś z naszej ojczyzny. 16 grudnia 1922 roku w Warszawie zdarzyła się jedna z największych tragedii w historii naszej ojczyzny. Pierwszy prezydent w historii Polski, Gabriel Narutowicz, został zamordowany przez rzymskiego katolika Eligiusza Niewiadomskiego. I teraz co pisze rzymski katolik profesor Neil Peace w swojej książce, która opisuje tamte wydarzenie i jego następstwa. Słuchajcie tego. Moi drodzy rodacy, w grudniu 1922 roku, tydzień po wyborach, Narutowicz został zastrzelony przez nacjonalistycznego ekstremistę. Przedstawiciele kościoła katolickiego wysłali wyraźnie mieszane wiadomości w odpowiedzi na morderstwo. Kardynał Krakowski, kardynał Warszawy, przewodniczył z godnością w państwowym pogrzebie w swojej katedrze, ale jego akt szacunku przyciągnął mniej uwagi niż znacząca ilość księży, którzy otwarcie oklaskiwali strzelca lub wypowiadali msze za niego przy jego egzekucji. Prymas kardynał Dalmor zganił księży renegatów, ale uniknął jakiegokolwiek bezpośredniego potępienia zabicia Narutowicza i pozostał ostentacyjnie nieobecny na uroczystościach żałobnych. Ogólnie odpowiedź polskiego kościoła katolickiego na zabójstwo uderzyła wielu jako skandaliczna i wielu obwiniało politykowanie pełnym gardłem prawicowego kleru za pomoc w tworzeniu atmosfery prowadzących zamieszanie. Podczas morderstwa Narutowicza rozsądni obserwatorzy mogli i zdobyli to wywnioskować, że Polska rozdzierała się w szwach i że Kościół katolicki robił wiele z tego rozdzierania. Źródło Neil Peace, książka zatytułowana jest Najwierniejsza córka Rzymu, Niepodległa Polska i Niepodległa Polska, lata 1914-1939, książka wydana przez, uwaga, Ohio University Press, czyli coś z Uniwersytetu w stanie Ohio, w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, strony 64-65, tłumaczenie własne. Tak, moi bracia i siostry, europejskiej sławy inżynier Gabriel Narutowicz, którego wynalazki były pokazywane na różnych targach w Europie, który był profesorem na Politechnice w Curychu i który chciał zjednoczyć Polskę ponad podziałami, wydźwignąć jej ją w końcu z ciemnoty, został zamordowany przez rzymskiego katolika. I co zrobił większość księży? Oklaskiwało strzelca: brawo, dobrze zrobiłeś.
Czy kościół rzymskokatolicki się zmienił? Tak, stał się jeszcze gorszy. I moje pytanie jest, jak może szanujący się chrześcijanin, który jest pastorem albo starszym zboru, wmawiać w takie niebiblijne, niehistoryczne kłamstwo, że kościół katolicki się zmienił na lepsze? Jak może taka osoba, będąca pastorem czy starszym zboru, zdradzać chrześcijan? Dobrze słyszałeś. Zdradzać chrześcijan. Zdradzać Pana Jezusa Chrystusa. Zdradzać Słowo Boże. Zdradzać Ciebie i mnie. Lepiej uważaj, z kim współpracujesz, jeśli chodzi o wierzących. Może się okazać, że pomagasz tym, którzy są w ruchu ekumenicznym. Reformatorzy w grobach się przewracają. Ja nie mówię już nawet o Marcinie Lutrze czy Janie Kalwinie, ale ja mówię o naszych reformatorach. Gdyby Mikołaj Rej, ojciec literatury polskiej, który nawrócił się, później stał się luteraninem, a później na gronie kalwinistą, jeśli się nie mylę, ojciec literatury polskiej oraz na przykład Jan Łaski, najwybitniejszy reformator w historii naszej ojczyzny, który nadzorował tłumaczenie jednej z Biblii reformacyjnej, Biblii Brzeskiej z roku 1563 i który tworzył plany z innymi reformatorami, żeby stworzyć kościół narodowy niezależny od papieża, niezależny od rzymskokatolickiej instytucji, który by był podporządkowany państwu, jak Pismo Święte nakazuje, w liście do Rzymian rozdział 13. Gdyby oni wstali z grobów i zobaczyli, co się dzieje w tych kościołach ekumenicznych i zganiliby jego liderów, zganicie, co by się stało. Pewnie zostaliby wyrzuceni z tych kościołów. Ja śmiem twierdzić, że gdyby sam Pan Jezus Chrystus przyszedł do niektórych kościołów w Polsce, zwłaszcza tych ekumenicznych, i zobaczył te wszystkie obrzydliwe zaproszenia na katolickie msze, zobaczył te wszystkie obrzydliwe czasopisma, które są pisane przez chrześcijan i katolików, i gdyby Pan Jezus Chrystus sam zganił tych ludzi, sam by go został wyrzucony z tego kościoła. Tak jak wyrzucili jego właśnie rodacy, kiedy miał kazanie w Nazarecie. O czym czytamy w Ewangelii Łukasza, rozdział 4. Nie wierzę, że tak by było? Pewnie by powiedzieli, nie chcemy się tu, Panie Jezu, chcemy katolickiego księdza, chcemy biskupa, chcemy kłamstwo, rzymskokatolickiej instytucji, chcemy samego diabła, nie chcemy Ciebie. I nie chcemy Ciebie słowa, Twojego słowa. Nie wierzę, że tak by było? Ja nie wiem, co się dzieje, ale kiedy ja widzę na przykład jakiegoś kaznodzieje, który mówi, że jest chrześcijaninem i który wszystkich z innych denominacji obwinia o to, że mówi otwarcie, że wy jesteście heretykami, sam modli się o papieża, jeszcze ubiera się jak ksiądz jezuita, to coś jest nie tak. Kiedy ja rozmawiam z jakimś starszym zborem, on mówi, o, ja uwielbiam oglądać Radio Maryja, wiele się z tego nauczę, no to ja sobie się zadaję pytanie, no coś jest nie tak. Kiedy jakiś starszy zbor mówi, o, ja spotykam się regularnie z rzymskokatolickimi księżami i ja mam dobry czas z nimi, no ja sobie zadaję pytanie, o co chodzi, Panie Boże? Gdzie ja jestem? Co się dzieje w tym kraju z wierzącymi? No coś się dzieje nie tak, prawda? Czy ty byś chciał chodzić do takiego zboru, gdzie pastor ma regularne spotkania z księżami, on ma z nimi dobry czas, myślisz, że oni głosi Ewangelię? Ja nie chciałbym chodzić do takiego zboru. Nigdy. Punkt drugi. Król Jehoszafat idzie na kompromis. Pomimo tego, że wie, że trzeba się radzić Pana. Przez nas takich ludzi, którzy chcą popełnić grzech, wiedząc doskonale, że Bogu się to nie podoba. Czy tobie przypadkiem też się nie zdarza to w życiu? Czy tobie zdarzało się w życiu, że wiedziałeś doskonale, że coś, co robisz, czy chcesz zrobić, nie podoba się Panu, mimo to to zrobiłeś? Zobaczcie, co powiedział król Jehoszafat królowi Achabowi po tym, jak zawarł z nim militarny sojusz. Zobaczcie, pierwszą księgę królewską, już 22, werset 5. Jehoszafat powiedział jeszcze królowi Izraela, zapytaj dziś proszę o słowo Pana. No Jehoszafat, tak, to prawda, wiedział, że trzeba się poradzić Pana, ale co z tego? I tak sprzymierzył się z Achabem. I wiesz, co to mi mówi? Nie wystarczy znać Słowa Bożego. Na Bogu nie robi żadnego wrażenia, że Ty znasz dobrze Słowo Boże. Bóg jest zainteresowany Twoim posłuszeństwem do tego Słowa. Dzięki Bogu, że znasz wersety biblijne, dzięki Bogu, amen, bracie i siostro, że ich używasz, na przykład w obronie swojej wiary, ale słuchaj, najważniejsze jest, koniec końców, chodzi o to, czy Ty jesteś posłuszny temu, co tu jest napisane, czy nie. Król Jehoszafat idzie na kompromis, pomimo tego, że nadal wie, jak brzmi prawdziwy kaznodzieja.
pomimo tego, że nadal wie, jak brzmi prawdziwa kaznodzieja. Przypomnij sobie najgorsze kazanie, jakie słyszałeś w życiu, bracie i siostro. Najgorsze. Co wtedy chciałeś zrobić? O czym wtedy myślałeś? Co chciałeś zrobić? Oprócz kawy z mlekiem. Pójdź spać. No mam nadzieję, że zapragnąłeś jak najszybciej pójść wrócić do domu i włączyć sobie jakieś porządne kazania, amen? Mam nadzieję, że postanowiłeś pomodlić się o brata, żeby następnym razem miał dobre kazanie, amen? A teraz przypomnij sobie najlepsze kazanie, jakie słyszałeś w życiu. Najlepsze kazanie, jakie słyszałeś w życiu. Na pewno słyszałeś nie jedno dobre kazanie, ale spróbuj sobie przypomnieć najlepsze kazanie, jakie słyszałeś w życiu, które pamiętasz do dzisiaj. Najlepsze kazanie, które ja słyszałem w życiu, było to, które wygłosił pewien amerykański kaznodzieja, nazywał się Dennis Knowles. Dennis Knowles. I on wygłosił kazanie podczas konferencji dla biblijnych chrześcijan w Stanach Zjednoczonych. I jego kazanie było zatytułowane Teraz Jerycho. Teraz Jerycho. Z dwóch słów było skonstruowane jego kazanie. I mówi o tym, że Pismo Święte nakazuje tobie przełamywać bariery, stawiać czoła nowym wyzwaniom, które Bóg stawia na twojej drodze. I słuchajcie, ono było tak potężne, tak wzruszające, że wielu ludzi wyszło naprzód, bo tam jest taki zwyczaj, że niektórzy jak się wzruszają, chcą się pojednać z Bogiem, czy się nawrócić, to wychodzą naprzód i się modlą. I wielu po prostu się popłakało. I ten kaznodzieja podczas tej konferencji, organizator tej konferencji, który zaprosił tego kaznodzieję, on sam płakał podczas tego, jak komentował to kazanie. Mało tego, następny kaznodzieja, dr David Peacock, który miał wygłosić następne kazanie, zanim zaczął, powiedział już do tego poprzedniego, który siedział na jednej z ławek, coś takiego. Nie wiem, przez co musiałeś przejść w życiu, aby być w stanie wygłosić takie kazanie, ale to jest to, co ja nazywam szczytem ogłoszenia kazań. Dziękuję ci, bracie. Nigdy tego nie zapomnę. Kiedy masz przywilej słuchać prawdziwego kaznodziei, pamiętasz, jak on brzmi. Amen? Zobaczcie, co mówi król Jehoszafat w 1 Księdze Królewskiej, rozdział 22, wersety od 6 do 9. Król Izraela zebrał więc około 400 proroków i zapytał ich, czy mam wyruszyć na wojnę do Ramot Gilead, czy mam tego zaniechać. I powiedzieli mu, wyrusz, bo Pan wydaje w ręce króla. Ale Jehoszafat zapytał, czy nie ma tu jeszcze jakiegoś proroka Pana, abyśmy mogli go zapytać? Król Izraela odpowiedział Jehoszafatowi, jest jeszcze jeden człowiek, przez którego moglibyśmy radzić się Pana, ale ja go nienawidzę, bo nie prorokuje mi nic dobrego, tylko to, co złe. Jest to Micheasz z Nimli. Jehoszafat powiedział, niech król tak nie mówi. Wtedy król Izraela zawołał pewnego dworzanina i polecił mu, przyprowadź tu szybko Micheasza, syna Imli. I król Jehoszafat zadaje pytanie, czy nie ma tu jeszcze jakiegoś proroka? Właśnie wysłuchał 400 proroków. Jak to jest, że ja chcę wysłuchać jeszcze jednego? Czy to jest coś dziwnego? No nie. Ponieważ żaden z tych poprzednich 400 proroków nie brzmiał jak prawdziwy kaznodzieja z prawdziwym słowem od Boga. I słuchaj, tak jest w sercu każdego wierzącego, który odszedł z dobrego, biblijnego, posłusznego Bogu Kościoła. Który poszedł na kompromis. Tak jest w sercu każdego, wierzącego. On pamięta prawdziwego kaznodzieję, który ma odwagę stanąć przed zakazanicą i powiedzieć, tak mówi Pan, to jest grzech. On pamiętał, jak brzmi prawdziwy kaznodzieja. I on wiedział, że ci fałszywi prorocy to nie są od Boga. Trzeci punkt. Skutki pójścia króla Jehoszafata na kompromis dla niego samego. Jaki był pierwszy skutek? Słucha fałszywych proroków. Zobaczcie, jaki był pierwszy skutek. Pójścia króla Jehoszafata na kompromis dla niego samego. Pierwsza Księga Królewska, 22, werset 10. Tymczasem król Izraela i Jehoszafat, król Judy, siedzieli na swoich tronach ubrani w królestwie szaty na placu przed wejściem do bramy Samaria, przed nimi prorokowali wszyscy prorocy. Król Jehoszafat po raz kolejny zaczął słuchać fałszywych proroków. Po raz kolejny. I słuchaj, bracie i siostro, słuchanie kłamców będzie miało zgubny wpływ na ciebie, na twoją rodzinę, na twój kościół. Może być nawet tak, że wystarczy, że raz to słuchasz. Może być nawet tak, że raz to zrobisz. I zaczniesz to powtarzać, a wtedy będzie już ciężko powrócić z tej zgubnej drogi. I tak jest z każdego rodzaju grzechem, czyż nie?
Gdy pierwszy raz popełniasz jakiś grzech, zazwyczaj na pierwszym razie się nie kończy. Kiedy dziewczyna po raz pierwszy uprawia seks przed małżeństwem z jakimś chłopakiem, zazwyczaj na pierwszym razie w ich przypadku się nie kończy. Kiedy pierwszy raz oglądasz pornografię, zazwyczaj na pierwszym razie się nie kończy. Kiedy pierwszy raz sięgasz po alkohol i się ubijasz, zazwyczaj na pierwszym razie się nie kończy. Kiedy się pierwszy raz ktoś sięga, ty sięgasz po narkotyk, zazwyczaj na pierwszym razie się nie kończy. Kiedy pierwszy raz sięgasz po papierosa, zazwyczaj na pierwszym papierosie się nie kończy. I tak jest ze wszystkim. Czy u ciebie też tak nie było z grzechami? Czy na, kiedy po raz pierwszy zgrzeszyłeś, w jaki sposób? Czy na pierwszym razie się nie skończyło? Na pierwszym razie się skończyło? W moim przypadku nie skończyło się. A w twoim? I dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się nie kończy? Bo jeśli osoba jest nadal nienawrócona, nie kończy się na pierwszym razie. Bo im bardziej brniesz w grzech, i nawet to dotyczy wierzących, im bardziej brniesz w swój grzech, tym bardziej palisz swoje sumienie. I coraz bardziej uciszasz głos swojego sumienia i coraz więcej wymówek sobie dajesz. Mówi, no wszyscy to robią, wielu wierzących tak robi, więc dlaczego ja mam tak nie robić, nie ma w tym nic złego. Kiedy ty zgrzeszyłeś pierwszy raz, a pierwszy raz się skończyło? Słuchaj, Bóg dał ci zwycięstwo nad jakimś grzechem, to dziękuj Bogu, bo wiesz na pewno, że to nie było łatwe. Amen? Skutki pójścia króla jako szafana na kompromis dla niego samego. Kieruje się emocjami. Kieruje się emocjami. Jeden z fałszywych proroków króla Achaba był Sedekiasz. Czy zobaczcie, czego on użył, żeby utwierdzić króla Achaba i króla Jehoszafata w tym, że Bóg daje zwycięstwo. Zobaczcie wersety 11 i 12. A Sedekiasz, syn Kenany, sporządził sobie żelazne rogi i powiedział: tak mówi Pan, nimi będziesz wódz Syryjczyków, aż ich wytępisz. Tak samo prorokowali wszyscy prorocy, mówiąc: wyrusz do ramy Gilead, a poszczęści się. Pan bowiem wydaje w ręce króla. No, on może sporządzić sobie jakieś żelazne rogi, tak żeby ludzie mieli wizualny pogląd, tak? Jakiś przyrząd, dzięki któremu mogliby sobie to wyobrazić. On już żelaznych rogów, aby zademonstrować władcom Izraela, w jaki sposób pokonają Syryjczyków. I dlaczego on to uczynił? On to uczynił, żeby ci królowie poszli nie za głosem Boga, tylko za tym, co widzą, słyszą, za swoimi emocjami. I czy dziś wierzący nie kierują się w wielu przypadkach emocjami, wyłącznie emocjami? Ja nie mówię, że emocje są złe, tylko czy nie jest tak, że wierzący w wielu przypadkach kierują się wyłącznie emocjami? Na przykład, kiedy zaczynają szukać zboru. O, tu jest taka nowoczesna muzyka. O, mi się podoba, ja muszę tu być, to jest dobre, to jest dla nas. O, tutaj jest tak dużo ludzi. No, jak tu jest tak dużo ludzi, to na pewno to jest miejsce dla mnie. O, to są takie ładne dziewczyny w mini-spódniczkach, tam tańczą na scenie. Podoba mi się, chyba tu wrócę. O, tu jest taki przystojny kaznodzieja i on się na mnie spojrzał, kiedy ja patrzyłam się akurat tam na tę kazalnicę. To chyba jest od Boga. Słuchaj, tak nie możesz myśleć. To jest zgubne dla ciebie. Nie możesz się kierować wyłącznie emocjami. Tak było w przypadku króla Achaba i przede wszystkim króla Jehoszafata. I kiedy niewierzący przychodzi do takiego miejsca, co się dzieje? Kiedy niewierzący przychodzi do takiego miejsca i widzi i słyszy te same rzeczy tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, jak myślisz, czy on potrzebuje, czy on czuje jakąkolwiek potrzebę, żeby się nawrócić? Kiedy taki niewierzący przychodzi sobie i widzi takie coś w kościołach i cały czas słyszy o tym, jak Bóg go kocha i on jest doskonały, on jest cudowny, nie musi nic zmieniać. Jak myślisz, czy taki niewierzący ma pragnienie, czuje potrzebę, żeby się nawrócić? W niektórych kościołach nigdy nie usłyszysz czegoś takiego. Nigdy. Bo kaznodzieje poszli na kompromis. Ja słyszałem chyba ze 100 kazań, zanim już znalazłem ten właściwy zbór, to słyszałem chyba ze 100 kazań w Polsce i nigdy osobiście nie słyszałem ani jednego słowa piekło. Nigdy
nigdy nie mówię o grzechach, nigdy nie mówię o sądzie Bożym, nigdy nie mówię o piekle, nigdy nie mówię o jeziorze ognia. Wiesz dlaczego? Bo poszli na kompromis. Są tylko, żeby jak najwięcej ludzi przychodziło i czuło się dobrze. I w obecnych czasach Kościół jest tak źle, że Kościół Pana Jezusa Chrystusa poszedł tak bardzo na kompromis, że na przeciętnym nabożeństwie każdy trzydołożnik, każda osoba uprawiająca seks przed małżeństwem, każdy pijak, każdy narkoman, każdy palacz, każda feministka, każdy zaangażowany świadomie w ruch ekumeniczny zdrajca może siedzieć komfortowo dniami, tygodniami, miesiącami, latami na nabożeństwie i wrócić do domu zadowolony, bo nie ma kaznodziei, który stanie za pulpitem powiedzieć: tak mówi Pan, to co robi się z grzechem, jeśli się nie opamiętasz, Bóg cię ukaże w tym życiu. A jeśli nie jesteś nawrócony, to nawet jak Bóg ci popuści w tym życiu, to pójdziesz do piekła. Nie ma ludzi, którzy... Bo Bóg teraz potrzebuje ludzi właśnie przede wszystkim w XXI wieku, którzy mają odwagę, tak jak tutaj przeczytamy o proroku Michałaszu, który mówi: tak mówi Pan, będę mówił to, co mówi mi Pan. Nie wierzę, że tak to właśnie wygląda w kościołach? No to przynajmniej powiedz amen. Król Jehoszafat też kierował się emocjami zamiast Słowem Bożym. I przydarzyło mu się to kiedy? Po tym, jak znowu po raz kolejny słuchał fałszywych proroków. Skutki pójścia króla Jehoszafata na kompromis do niego samego. Nie słucha prawdziwego kaznodziei. Nie słucha prawdziwego kaznodziei. No teoretycznie możesz powiedzieć: no tak, ale nawet jak wierzący słucha tych fałszywych proroków i nawet jak się kieruje emocjami, no to przecież może znaleźć w sobie wystarczająco siły i determinacji, silnej woli, żeby powiedzieć: nie, ja nie popełnię tego grzechu, nie popełnię tamtego grzechu. Ale słuchaj, w teorii to dobrze brzmi, ale w praktyce okazuje się, że w zdecydowanej większości przypadków jest zupełnie na odwrót. Czego dowiadujemy się o proroku Michałaszu z ust króla Achaba? Zobaczcie, pierwsza księga królewska, rozdział 22, wersety 17 i 18. Prorok Michałasz, to są słowa proroka Michałasza. Powiedział więc: widziałem cały Izrael rozproszony po górach, jak owce nie mające pasterza. A Pan powiedział: oni nie mają Pana, niech każdy wraca do swego domu w pokoju. Dowiadujemy się, że Michałasz był prawdziwym kaznodzieją, który wiernie głosi Słowo Boże. A to Słowo Boże nigdy nie podobało się niewierzącym i okazuje się, że Słowo Boże nie podoba się wielu wierzącym. Zwróćmy uwagę na ostateczną reakcję króla Jehoszafata, kiedy już została postanowiona, aby wyruszyć na wojnę z Syryjczykami. Czy on słyszał Słowo Boże? Słyszał, prawda? Zobaczcie, pierwsza księga królewska, rozdział 22, werset 29. Pierwsza księga królewska, rozdział 22, werset 29. Tak więc król Izraela i kto? Jehoszafat, król Judy, co zrobili? Wyruszyli do Ramot Gilead. I pomimo tego, że król Jehoszafat słyszał Słowo Boże od prawdziwego kaznodziei, i tak go nie posłuchał. I w wielu przypadkach ty też możesz nie posłuchać Słowa Bożego, ponieważ słuchasz fałszywych proroków i kierujesz się wyłącznie emocjami. Bądź ostrożny, bracie, bądź ostrożna, siostro. Dziękuj Bogu za braci, siostry, dzięki którym, i dziękuj Bogu za Słowo Boże, dzięki któremu Bóg cię chroni od fałszywych kaznodziei. Skutki pójścia króla Jehoszafata na kompromis dla niego samego. Upodabnia się do niewłaściwych wierzących. Co zrobił król Jehoszafat po tym, jak wbrew ostrzeżeniu proroka Michałasza pojechał na wojnę z królem Achabem, przeciwko królowi Syrii? Zobaczcie wersety od 30 do 33. I król Izraela powiedział do Jehoszafata: przebiorę się i pójdę na bitwę. Ty zaś ubierz się w swoje szaty. Następnie król Izraela przebrał się i poszedł na bitwę. A król Syrii rozkazał swoim 32 dowódcom Rydwanów: nie walczcie ani z Majem, ani z Wielkim, tylko z samym królem Izraela. A gdy dowódcy Rydwanów zobaczyli Jehoszafata, powiedzieli: to na pewno on jest królem Izraela. Ja rozumiem, że Jehoszafat też się przebrał w nie swoje ubranie. Na pewno on jest królem Izraela. I zwrócili się przeciwko niemu, aby z nim walczyć, ale Jehoszafat wydał okrzyk. Kiedy dowódcy Rydwanów zobaczyli, że on nie jest królem Izraela, odstąpili od niego. Król Jehoszafat poszedł za radą króla Achaba i ja to tak rozumiem, że on też, nie tylko Achab przebrał się w szaty króla Jehoszafata, ale też było na odwrót.
Zuraj, on to zrobił, bo chciał upodobnić się do niewłaściwego człowieka. I czy tak, nie, czy tak też nie robią niektórzy wierzący? Niektórzy wierzący też chcą upodobnić się do niewierzących lub do wierzących, którzy poszli na kompromis, jeśli chodzi o ubiór. Niektórym z was, siostry, zdarza się iść za radą niewierzących lub za radą wierzących, którzy poszli na kompromis. I ubierać się w niewłaściwe szaty. Byłem kiedyś na nabożeństwie, w jednym zborze, wchodzi starszy zboru z żoną, a za nimi ich córka, i ubrana w mini. I ktoś sobie powie, no, pewnie nauczyła się z tego bezbożnego Hollywood. No, częściowo pewnie tak. Ale słuchajcie, jak krótko po tym idę na nabożeństwo do tego samego zboru, wchodzi pastor ze swoją żoną, jest na to, a ona ubrana tak, w krótkie spodenki, biała prześwitująca podkoszulka i nic więcej. I teraz wyobraź sobie następującą rozmowę między takim starszym zboru a córką o godzinie 9 rano przed nabożeństwem w niedzielę. No ale tato, przecież ciocia... Na przykład ten rozmowę zaczyna starszy zboru do córki. Słuchaj, nie ubierz się w taki sposób, bo to nie jest ubiór na nabożeństwo, to jest ubiór na dyskotekę. A taka córka może powiedzieć, no ale tato, przecież ciocia się ubiera w taki sposób. No co jest z tym złego, ona jest szaną pastora. Skoro ja, ona się tak może ubierać, to dlaczego ja nie mogę, tato? Ciekawe, jakby wyglądała dalsza część tej rozmowy. Moje pytanie jest, jaki to jest przykład? Jakie to jest chrześcijaństwo? Skoro, i teraz nie tylko potępionym kobietom zdarza się ubierać nieprzyzwoicie, ale niestety jest coraz więcej wierzących kobiet, które idą za radą niegodziwych i ubierają się w niewłaściwy sposób w kościoła. Bo każda z nich chce wyglądać jak aktorka z Hollywood. I ktoś powie, ale czasy się zmieniły, ale Słowo Boże się nie zmieniło. To jest nadal grzech, jeśli to robisz. To prawda. I wy, bracia, też jesteście za to współodpowiedzialni. Ty nigdy nie mówisz nic przeciwko temu, że siostry się ubrają nieprzyzwoicie w jakimś zborze. Wiesz, dlaczego nie robisz? Bo się boisz, co twoja żona powie, boisz, co inne siostry w zborze powiedzą, albo jest drugi powód, że sam lubisz się patrzeć na inne kobiety. Ja nie wiem, jakie coś jest w twoim sercu, ale Bóg wie, co jest w twoim sercu i ty badaj swoje serce. Tak? A potem się dziwimy, dlaczego jest tyle nierządu, dlaczego jest tyle cudzołóstwa, dlaczego jest tyle rozwodów, złamanych serc, tragedii życiowych, rozwalonych rodzin, ponieważ nie ma kaznodziei, który powie prawdę z Pisma Świętego, że siostry w zborze mają się ubierać przyzwoicie, jak Słowo Boże nakazuje. I słuchaj, niektóre kościoły, gdzie Pan jest Chrystus, powinien być uwielbiany, powinien być centrum uwagi, powinien być czczone, Jego Słowo wiernie głoszone, stało się centrum rozrywki z bezbożną muzyką, z bezbożnymi tańcami, z bezbożnym ubiorem, z bezbożnymi obyczajami, poszły na kompromis. Zaczyna się od bezbożnych dowcipów o małżeństwie, zaczyna się od flirtu, a później dochodzi do cudzołóstwa, wszeteczeństwa i można rozwalić raz na zawsze swoje chrześcijańskie życie. Można być już martwy za życie. I króla Jehoszafata o mało co nie spotkała śmierć, prawdziwa śmierć. Tylko dlaczego? Tylko dlatego, że przywdział niewłaściwe ubrania? Syryjczycy zwrócili się na niego, aby z nim walczyć, myślą, że to królaka. I wtedy król Jehoszafat krzyknął: hej, ja nie jestem królaka! Ja jestem król Jehoszafat! Prawda? Naraził się na śmiertelne niebezpieczeństwo. I uważaj, siostro, bo jest coraz więcej niegodziwych kobiet na świecie, z którymi na pewno miałeś nieraz do czynienia, które próbowały ciebie kusić, żeby robić coś przeciwko twojemu mężowi, przeciwko zborowi, przeciwko Panu Jezusowi. I być może nawet spotkałaś jakieś siostry, które też chciałyby, żebyś ty się ubierała tak nieprzyzwoicie jak one, które też chciałyby, żebyś mniej czasu poświęcała mężowi, rodzinie i wiecznie tylko z nimi przesiadywała w kawiarniach i innych miejscach. Trzeba uważać. Kiedy ty widzisz, że któryś z braci lub któraś już robi coś nieodpowiedzialnego, narażając swoje życie, ty nie musisz udowadniać, że robisz dokładnie to samo. Słuchaj,
Ja zrobiłem wiele głupich rzeczy w życiu, ale jednej rzeczy, której nigdy nie odważyłbym się zrobić, to jest skoczyć na główkę gdzieś z jakiejś kładki w rzece. Nawet gdyby tam było 180,5 metra, nie skoczyłbym na główkę. Bo jak ja raz usłyszałem o jakimś chłopaku, który to zrobił i był, jest, teraz jest sparaliżowany do końca życia, to ja byłem tak przerażony, o Boże, nigdy. Nawet jakby mi dali wszystkie pieniądze na świecie, bym tego nie zrobił. I słuchaj, ale wiele osób tak robi, prawda? I tak samo jest z chrześcijańskim życiem. Nawet są wierzący, którzy są nieodpowiedzialni, robią bardzo niebezpieczne, głupie rzeczy. I ty, widząc coś takiego, nie musisz udowadniać, że jesteś tak samo męski jak on, tak? Nie musisz udowadniać siostrą, że potrafisz coś zrobić takiego bardzo niebezpiecznego. Słuchaj, możesz nie mieć tyle Bożej obecności, co inni. Innemu może się udać, ale tobie nie. Możesz nie mieć tyle Bożej obecności, co twój Jehoszafat. I ostatni punkt. Skutki pójścia króla Jehoszafata na kompromis dla tych, którzy pozostają całkowicie posłuszni Bogu. Nie staje w obronie Micheasza, kiedy jest lżony. Nie staje w obronie Micheasza, kiedy jest żony. Zobaczcie, że pójście króla Jehoszafata na kompromis nie okazało się zgubne tylko dla niego. Zobaczcie wersety od 13 do 18. Pierwsza Księga Królewska, 22, wersety od 13 do 18. Wtedy posłaniec, który poszedł przy władzy Micheasza, powiedział do niego: to teraz słowa proroków jednomyślnie przekazują królowi to, co dobre. Niech twoje słowo, proszę, będzie jak słowo jednego z nich i mów to, co dobre. Micheasz odpowiedział: jak żyje Pan, będę mówił to, co Pan mi powie. A gdy przyszedł do króla, król powiedział do niego: Michaszu, czy mamy wyruszyć na wojnę do Ramot Gilead, czy mamy tego zaniechać? Odpowiedział: wyrusz, a poszczęści ci się. Pan bowiem wydaje w ręce króla. I król powiedział do niego: ileż razy mam ci zaprzysięgać, abyś mi nie mówił nic innego, jak tylko prawdę w imieniu Pana? Powiedział więc: widziałem cały Izrael rozproszony po górach, jak owce nie mające pasterza. A Pan powiedział: oni nie mają Pana, niech każdy wraca do swego domu w pokoju. Wtedy król Izraela powiedział do Jehoszafata: czy nie mówiłem ci, że nie będzie mi prorokować nic dobrego, tylko to, co złe? I co robi Michał? Prawdziwa kaznodzieja. Mówi to, co pochodzi od Pana. Zaraz, bracie Jacku. Przecież najpierw czytamy, że powiedział on kłamstwo, a potem dopiero prawdę. No, zgadza się. To wszystko pochodziło od Pana. Za chwilę się o tym przekonamy. I zwróć uwagę, bracie i siostro, na reakcję króla Jehoszafata, kiedy usłyszał, jak Michał jest lżony. Widzisz jakąś reakcję? Ja mogę szukać reakcji króla Jehoszafata i nie znajdę. Od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia. Wiesz, co mi mówi? Milczał. Milczał, w ogóle nie stanął w jego obronie. Skutki pójścia króla Jehoszafata na kompromis dla tych, którzy pozostają całkowicie posłuszni Bogu. Nie staje w obronie Michała, kiedy jest bity. Nie staje w obronie Michała, kiedy jest bity. Co się stało, kiedy Michał dał wszystkim swoim słuchaczom do zrozumienia, że są tak niegodziwi, że sam Bóg postanowił ich zwieść. Zobaczcie, pierwsza Księga Królewska, rozdział 22, wersety od 19 do 25. Tamten, czyli Michał, powiedział: słuchaj więc słowa Pana. Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a wszystkie zastępy niebieskie stojące po jego prawicy i lewicy. I Pan zapytał: kto zwiedzie Achaba, aby wyruszył do Ramot Gilead i poległ tam? Pan zapytał, kto zwiedzie Achaba, aby wyruszył do Ramot Gilead i poległ tam? I jeden mówił tak, a drugi inaczej. Wtedy wystąpił drugi, stanął przed Panem, mówiąc: ja go zwiodę. Pan go zapytał: jak? To jest twój Bóg i Zbawiciel, bracie i siostro. Pan go zapytał: jak? Odpowiedział: wyjdę i będę duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Pan mu powiedział: zwiedziesz go, na pewno ci się uda. Idź i tak uczyń. Teraz więc Pan włożył ducha kłamliwego w usta tych wszystkich twoich proroków, gdyż Pan zapowiedział ci nieszczęście. Wtedy Sedekiasz, syn Kenany, podszedł do Michaasza i uderzył go w policzek, mówiąc: którędy odszedł ode mnie do Pana, aby mówić z tobą? Michaasz odpowiedział: ty sam to zobaczysz tego dnia, kiedy wejdziesz do najskrytszej komnaty, aby się ukryć. Sedekiasz, ten, który sporządził sobie żelazny rogi, żeby przekonać króla Jehoszafata i króla Achaba, żeby poszli na wojnę z Syryjczykami, uderzył Michaasza w twarz. A co na to król Jehoszafat? Wiesz jakąś reakcję? Możesz szukać w całej Biblii, nie znajdziesz żadnej reakcji. Nie było żadnej reakcji, milczał. Milczał, nie powiedział nic złego na temat króla Achaba i ludzi, fałszywych proroków. Milczał, po raz kolejny nie stanął w obronie Michaasza.
Skutki pójścia króla Jehoszafata na kompromis dla tych, którzy pozostają całkowicie posłuszni Bogu. Nie staje w obronie Michała, kiedy jest wtrącony do więzienia. Co rozkazał król Achab uczynić z Michała tuż przed wyruszeniem na wojnę? Zobaczcie wersety od 26 do 28. Król Izraela powiedział: weź Michała i zaprowadź go do Amona, namiestnika miasta, i do Joasza, syna króla, i powiesz: tak mówi król, wtrąćcie tego człowieka do więzienia i żywcie go chlebem utrapienia i wodą ucisku, aż wrócę w pokoju. Ale Michała odpowiedział: jeśli rzeczywiście wrócisz w pokoju, to Pan nie mówił przeze mnie, i dodał: słuchajcie, wszyscy ludzie. No i zastanawiam, co by było, gdyby król Achab rzeczywiście wrócił z wojny żywy. Ciekawe, co by się stało z tym prorokiem Michałaszem. Ja nie wiem. Możemy się domyślać. I zobacz. Kazał wtrącić prawdziwego męża Bożego do więzienia. W tym więzieniu miał dostawać tylko niewielką ilość chleba i wody. Wiesz, jak inkwizycja, nie? Damy ci nie za dużo jedzenia i wody, żebyś nie był za silny, i damy ci nie za mało, żebyśmy mogli cię wiecznie torturować, prawda? Żebyś nie umarł. I jak na to zareagował król Jehoszafat? No słuchaj, to jest król, przecież on ma za sobą wojsko, on jest oprócz króla Achaba jest najpotężniejszym władcą w swoim rejonie, prawda? No słuchaj, taki człowiek na pewno zareaguje na to, kiedy prawdziwy mąż Boży jest wtrącony do więzienia. Na pewno król Jehoszafat powie: słuchaj, albo uwolnisz Michała, albo będziesz go albo go posłuchasz, albo ja zabieram swoje oddziały i radź sobie sam, jedź sobie sam na wojnę z Syryjczykami. Przecież to jest król, na pewno coś zrobi, prawda? Milczał po raz kolejny, niczego nie zrobił, aby stanąć w obronie Michała. Dlaczego? Bo poszedł na kompromis. Tak jak niektórzy z was, bracia, idą na kompromis. Też milczycie. Nie mówicie o pewnych rzeczach. Nie poszliście na kompromis. Jeden brat miał kiedyś nauczanie z pewnym pastorem. I na początku tego nauczania ten brat mówi, że pastor jakoś, nie wiadomo z jakiegoś powodu, się rozsierdził i mówi coś takiego: no to, że jesteś w jakiejś iluminacji, nie znaczy, że jesteś zbawiony, nawet jeśli jesteś jakiś baptystą na litość boską. Ten brat sobie pomyślał: no zgadza się, bracie, no nawet są niezależni baptyści, którzy by tak powiedzieli ci: amen, bracie, taka jest prawda. Tak to wygląda. Praktycznie w każdej denominacji, prawda? Są ludzie, którzy twierdzą, że są chrześcijanami, tak naprawdę nimi nie są, prawda? Ale krótko po tym ten sam pastor, z tego co ten brat mówi coś takiego. Ze spokojem w oczach: to, że jesteś katolikiem, nie znaczy, że jesteś potępiony. Ty możesz mieć wszystko powykręcane, te swoje wierzenia, możesz mieć wszystko poodwracane, ale ty nie jesteś potępiony. Później, krótko po tym, ten pastor powiedział otwarcie: nie powiedziałbym żadnemu bratu, żadnej siostrze o tym, że używa fałszywej wersji biblijnej, nie jakiejś Biblii reformacyjnej, opartej na tekście bizantyjskim. A krótko po tym ten sam pastor na sam koniec zaczął poprawiać Biblię reformacyjną Biblią katolicką. I krótko po tym, z tego co ten brat mówił, ten pastor miał problemy w domu, żona się zbuntowała, problemy zdrowotne, opuścił dobry biblijny zbór. Wstąpił do kościoła, który miał fałszywą naukę, fałszywe wersje biblijne, pełno niebiblijnych praktyk. I tak się to skończyło. Ja sobie pomyślałem: Panie Boże, czy jest jakiś związek między tym, że on poszedł na kompromis, a tym, co się stało później? Ja nie wiem, czy jest związek, ale jeżeli jest, to miej się na baczności, bracie i siostry. Bo ten kompromis może sprawić, że Bóg się za ciebie weźmie. Weźmie się za ciebie, za twoją rodzinę, za twój zbór się weźmie. Ty nawet nie będziesz wiedział, dlaczego tak jest. To jest przerażające. Ja nie mówię tego z jakimś poczuciem zadowolenia. To jest dla mnie przerażające. Ja to mówię z
ja to mówię z przerażeniem, ja to mówię ze smutkiem. No słuchaj, każdy chrześcijanin, każda chrześcijanka, każdy z nas jest w straszliwym niebezpieczeństwie i może w każdej chwili odejść od Pana i pójść za fałszywymi głosami, za niewierzącymi, nawet za wierzącymi, którzy nie służą Bogu tak, jak powinni. I kiedy raz się to stanie, najczęściej jest tak, że już ta osoba nie wraca. Zobacz, ilu w tym zborze było wierzących, którzy przyszli i zboczyli z drogi, już ich nie ma. My się modliliśmy za nich, ale nadal ich nie ma, prawda? I podsumowując, znacie historię króla Saula, jak się skończyło jego życie. Poszedł po radę do wiedźmy z Endor i to już zupełnie rozświeciło Pana Boga i jego los był przesądzony. Król Saul poszedł na kompromis z wrogiem. Nie zabił wszystkich Amalekitów, jak Bóg mu nakazał. Kosztowało mu to jego królestwo. Jego własny syn, Jonatan, najwierniejszy przyjaciel Dawida, przyszłego króla Izraela, on też poszedł na kompromis. W jaki sposób? On zamiast przyłączyć się do Dawida i zostawić swojego ojca, on pozostał przy swoim ojcu, który poszedł na kompromis i zapłacił za to najwyższą cenę. Poniósł śmierć w walce z Filistynami, w tej samej bitwie, co jego ojciec. On i jego dwóch braci, zdaje się. I słuchaj, ani króla Saula, ani Jonatana nikt nie zmuszał do tego, żeby pójść na kompromis. Ja nie mówię o sytuacji, kiedy i był jakiś wierzący, i był torturowany, i grożono mu śmiercią, i on przyznał się tylko po to, żeby ocalić zdrowie i życie. Ja nie mówię o takim przypadku. Ja mówię o przypadku, że słuchaj, nikt ich nie zmuszał do tego, aby poszli na kompromis, a mimo to, co uczynili. I skończyło się to dla nich tragicznie. Jeśli ciebie nikt do tego nie zmusza, bracie i siostro, nie idź na kompromis. Bo nigdy na tym dobrze nie wyjdziesz. Nie ma człowieka wierzącego, który by poszedł na kompromis z Bogiem, zaczął robić to, co niewierzący robią lub wierzący, którzy odstąpili od Pana i ponieśliby z tego i potem powiedzieli, wiesz, warto było odstąpić od Pana. Raczej przychodzą po jakimś czasie do zboru ze złamanym sercem albo z jakąś chorobą albo z jakąś tragedią w rodzinie i mówi, słuchaj, ja chcę się pojednać z Bogiem. No dzięki Bogu, że chcą się pojednać z Bogiem. Ale konsekwencje pójścia na kompromis mogą być bardzo niebezpieczne. No i niech Bóg chroni ciebie, bracie i siostro, od tego, żebyś poszedł na kompromis, tak jak król Jehoszafat.